guns on deck! We're sailing the pirate swamp! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Użyj kodu Ivero, aby odebrać bonusy na stronie. Siemano, witam was w nowym odcinku z CSGO Skinsa na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie wydawać 200 tysięcy punktów eventowych na tryby. Do tego zrobimy sobie oczywiście opening i bitewki. Mamy na to 4679 zł. Na początku jeszcze przypominam wam o tym plusie. Tutaj możecie skorzystać sobie z mojego kodu, jakim jest Ivero. Z nim dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do doładowania konta przy każdym użyciu tego kodu. Więc serdecznie polecam, klikacie sobie tutaj aktyw. Ja sobie to zamykam, no i na przykład za 2 złote 10 groszy możecie otworzyć sobie takiego indirect case'a. To tak sobie na próbę otworzę dla was. Tak więc zobaczmy, co za te 2 złote 10 groszy z moim kodem możecie sobie na przykład otrzymać. No taki obrzyd nam wypada, czy tu będzie profit? 3,61, no jest profit, także nawet słuchajcie, z tym kodzikiem możecie sobie zrobić więcej, otwierając taką skrzynkę indirect. No ja sobie to myślę, że sprzedam. I teraz słuchajcie, pójdziemy sobie zrobić opening tych skrzynek eventowych. Jeszcze troszkę tych punktów sobie tutaj dozbieramy. Na początek może polećmy sobie ze skrzynką pool. W normalnym trybie, tutaj boost nie będziemy dawać. Zobaczmy, co uda nam się trafić z pierwszych dwóch takich skrzynek. No... kurczę, Famas Mecha Industries i UMP Primal Saber to nie jest coś, co mnie tutaj zadowala. No 48 zł to jest, kurczę, bardzo mało. Jeszcze raz, dwie kolejne skrzynki. Jak teraz nam jakieś gówno wypadnie, to już nie otwieramy tego, tylko pójdziemy chyba od razu na bitwy. No 105 zł, no kurczę, tak być nie może. Essentials, lecimy teraz z tym. Jak tutaj też będzie gówno leciało, to słuchajcie, wbijamy sobie od razu na bitwy i tam ryzykujemy, kurczę, robiąc bitwy. 57 zł, no. Następne otwarcie. O, tutaj już przynajmniej mnie trochę zaskoczyło. MK Golden Coil i AWP Electric Hive to przynajmniej mamy 351 zł, więc no tutaj już jest jakiś profit. Jeszcze dwie skrzynki. No i tu już mamy słabe skiny. Famas i Glock Bullet Queen. 88 zł. No dobra, na razie może tak sobie zakończmy opening. Pójdźmy trochę tutaj na bitewki. Wydaje mi się, że też to jest ciekawsze w oglądaniu raczej, jak bitewki się tworzy. Weźmy sobie skrzynki Essentials razy 5, to jest 420 zł. I pull case'a też sobie wrzućmy, tak żeby było 1000 zł. 1050 nawet mamy. Underdog czy standardowy? Nie no, standardowy. Rozpoczynamy sobie taką bitewkę. 8 skrzynek, słuchajcie, przed nami. Już tutaj bota sobie wybieramy, Alex niech będzie. No i zobaczmy, jak z tą bitewką tutaj pójdzie. Pierwsza skrzynka daje nam MK Cyber Security za 82 zł. No nie najgorzej. Druga skrzynka, P2000 jakieś, Imperial Dragon 1491, no tu już mogło być lepiej. Następnie bot trafia AWP, no kurczę, Electric Hive kosztuje 195 zł. Przedostatnia skrzynka Essentials, kurde, no 22 zł. Ostatnia skrzynka Essentials, no dobra, 355 zł teraz mamy. No i teraz trzy ważne skrzynki jeszcze. USP, bardzo dobry skin, ale i tak Ocean Drive był droższy. No, MK Simov, dobra, będzie fajnie, 901 zł, ostatnia skrzynka w takim razie, zobaczmy, chyba mamy wina. Dobra, mamy wina. Fajnie, także bitewka, słuchajcie, wygrana, 1623 zł mamy z niej. Także 6 stówek do przodu jesteśmy po tej bitwie. Stwórzmy sobie następną w takim razie. I zostało nam 1027 zł. I tego tysiaczka zaraz sobie wykorzystamy na ostatnią bitewkę. Zobaczmy, jak tutaj będzie z tymi pull case'ami. Pierwszy pull case daje nam Kałacha Wulkana, bardzo dobrze, 1244 zł. Praktycznie już ten jeden skin dał nam zwrot za bitwę, bo ona kosztuje 1260. No, trzecia skrzyneczka, obrzyn, obrzyn nie jest drogi, 19 zł. I ostatnia skrzynka, zobaczmy. Dobra, mamy wina. No nic tutaj, słuchajcie, już dalej takiego lepszego nie powypadało. 1571 zł mamy. Najważniejsze, że był win i że jakiś tam profit udało nam się zrobić. 1027 zł jeszcze mamy. No to niech będzie Essentials w trybie boost razy 6 już tutaj za cały balans. Weźmy sobie to na 4 graczy, kurczę, nawet. Także mamy 3 boty i bitewka nam się rozpoczyna.
Pamiętajmy, że tutaj musimy dostawać słabe skiny, żeby ją wygrać. 42 zł mamy, jak na razie. Tutaj P90 Trigon, też słaby skin. 55 zł. Następna skrzynka, no kurczę, Kałaszek Asimov już. I to kurde, ja nie mogę. 440 zł, no. Czego on musiał być taki drogi? Tu AWP Electric Hive. Jakby ten bot jeszcze coś tutaj dobrego dostał, to być może mielibyśmy wina wtedy. No ale on by nie wiem co musiał dostać. O, jeszcze kosa tu nam poleciała, ja nie mogę, no. Gdyby to był tryb standardowy, to mielibyśmy wina w ogóle. Taka ciekawostka. No nic, trudno się mówi. 240 tysięcy punktów udało nam się uzbierać, także praktycznie 250 koła przeznaczymy sobie na evencik. No nic, pójdźmy sobie na ustrzel skina na początek. Tutaj jakieś tanie skiny groszowe będziemy dostawać. Złoty 18. 38 groszy, 25, 42. No właśnie tutaj takie skinki będą. Dlatego najbardziej chyba opłaca się wrzucić po prostu do handlarza bronią te punkty. Ale no zawsze i tutaj można się trochę pobawić na trybie ustrzel skina. 25 groszy, o 2,39, chyba taki najlepszy drop ostatnimi czasy. Po 13 groszy, dobra, wydaje mi się, że od razu lepiej sobie tutaj po prostu wrzucić do handlarza. Także po 50 koła będziemy sobie tutaj wrzucali, razy 4 możemy tak zrobić, bo 50 koła maksymalnie możemy sobie tutaj wrzucić. 64 zł, następnie 82 zł, 80 i 70, także jeszcze 31 013 możemy sobie tutaj dać. 40 zł z tego mamy. No i teraz słuchajcie, sprawdzę ile mamy z tego materiału łącznie. 4197 zł nam tu zostało. Także ja będę ten odcinek kończył. Wy zostawcie natomiast łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał. I do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!